Cześć, witam Was serdecznie. Dziś chciałbym pokazać narzędzie, przy pomocy którego będziecie w stanie stworzyć atrakcyjne ilustracje na swoją stronę internetową, dopasowując tą ilustrację do narracji, jaką prowadzicie w przypadku takiego czy innego artykułu, który publikujecie na swojej stronie, na blogu. No właśnie, nie każdy z nas ma takie umiejętności, żeby siąść na przykład do ilustratora i przygotować ciekawą, atrakcyjną grafikę. A nawet jeżeli próbujemy, to niejednokrotnie zajmuje nam to całkiem sporo czasu. Natomiast dziś, właśnie, pokażę Ci, pokażę Wam narzędzie, przy pomocy którego będziecie mogli szybko albo pobrać pewne już gotowe, predefiniowane kompozycje związane z tego typu, właśnie ilustracjami, albo będziecie mogli też szybko wprowadzić pewne modyfikacje. Zapraszam serdecznie. Pewnie niejednokrotnie zdarzyło ci się, że przeglądając rozmaite zasoby na sztokach, sztokach załóżmy darmowych, trafiasz na ilustracje, które są do pobrania, możesz je pobrać, możesz je wykorzystać, natomiast hmm, nie do końca spełniają Twoje. Oczekiwania. Jest tego dużo, prawda? Natomiast podejrzewam, że często gdzieś um, masz takie poczucie, że już jesteś blisko, już jest ta grafika, znalazłeś, znalazłaś to, czego potrzebujesz, ale fajnie by było wprowadzić jakieś modyfikacje, chociażby zmienić kolorystykę, może jakiś element usunąć, może coś podmienić. No i tu wtedy zaczynają się troszeczkę schody, bo jeżeli nie znasz ilustratora czy jakiegokolwiek innego programu do pracy z grafiką wektorową, no to będzie słabo, tak? Nie, nie bardzo to wyjdzie. No albo będziesz próbował, będziesz próbowała, no i zajmie ci to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Natomiast narzędzie, które za chwilę zobaczysz, pozwoli ci wprowadzić tego typu korekty błyskawicznie bez jakiegokolwiek dodatkowego narzędzia i bez znajomości programów graficznych. O czym mowa? ITG Builder, tak to, się na, tak to się narzędzie nazywa. To jest jego strona. Spójrz, to jest strona tego rozwiązania. Poniżej, oczywiście, link, więc sobie klikniesz na spokojnie, przejrzysz. I to, co tu widzimy na dzień dobry, no to jest biblioteka grafik, z którymi możemy pracować. Podzielone są one, można powiedzieć, na dwie takie grupy, czyli kompozycje. I druga grupa to pojedyncze elementy. O co chodzi? No Kompozycje, jak być może się domyślasz, to pewne ilustracje składające się z dwóch lub większej ilości. Elementów, czyli takich pojedynczych obiektów graficznych. I tu nawet mamy przy każdym z nich informację konkretną. Ten składa się z dziewięciu elementów graficznych, ten z pięciu, z ośmiu, trzech i tak dalej. Natomiast jeżeli przejdziemy poniżej, już do tych pojedynczych, no to tej informacji nie mamy. Tak? albo jest kaktus, albo jest jakaś postać, jest telefon, jest dinozaur i tyle. Tak? Mamy pojedynczy, pojedynczą grafikę. No i teraz, oczywiście, gdybyśmy chcieli wykorzystać dinozaura, powiedzmy na naszej stronie, no to jest, pobieramy, wykorzystujemy. Natomiast gdybyśmy chcieli z, popracować troszeczkę z czymś bardziej złożonym, wówczas przechodzimy do sekcji z kompozycjami, wybieramy daną kompozycję i dalej możemy z nią pracować. Zaraz dokładnie pokażę, w jaki sposób to zrobić. Natomiast wróćmy jeszcze do samej wyszukiwarki. Możemy przeszukać zasoby tej biblioteki. Ona na obecną chwilę, jeśli dobrze pamiętam, ma w okolicach tysiąca grafik, może trochę więcej niż tysiąc tych, tych grafik. Także już całkiem sporo. Może nie jest to jakaś ilość nadzwyczajna. Jeżeli zerkniemy na rozmaite banki zdjęć czy banki grafik, gdzie no to już są liczone w setkach albo i w milionach. No tu mamy na razie ponad tysiąc. Niemniej ta biblioteka też się rozbudowuje, cały czas gdzieś rośnie. Więc myślę, że za jakiś czas będzie to już naprawdę całkiem sporo. Natomiast tysiąc to i tak już jest dużo, zwłaszcza, że możemy jeszcze wprowadzać te modyfikacje, a więc możemy z pojedynczej kompozycji stworzyć sobie ileś tam wariantów, tak? takich wariacji, z których dalej możemy korzystać. I teraz tak, wyszukiwarka. Możemy przeszukać bazę według określonych słów, kluczowych tagów. Te takie najpopularniejsze tagi są wyciągnięte zaraz pod tą wyszukiwarką. Mężczyzna, święta, wakacje, miłość, kobieta, zwierzęta i tak Więc tu możemy oczywiście wpisać, tudzież kliknąć i wybrać sobie określony Tak. Dodatkowo jeszcze możemy zawęzić nasze wyszukiwania według tych dwóch kryteriów, a więc zawęzimy do pojedynczych elementów albo do kompozycji. Poniżej jeszcze, a w tym miejscu, mamy style, więc jest kilka styli. Które również możemy wybrać. Zaraz jeszcze pokażę, jak to będzie wyglądało. Teraz wybierzemy konkretny tak, na przykład będzie to biznes. Przechodzimy do biznesu. No i mamy właśnie różne grafiki, różne grafiki, ale gdybyśmy teraz chcieli zawęzić je do określonej stylistyki, no to właśnie, wybieramy styl i proszę bardzo, ten pierwszy, mamy tylko taką stylistykę. Moglibyśmy dalej zmienić. Załóżmy, weźmiemy sobie czerń biel i mamy już. Powiedzmy takie, takie, ja wiem, szkice, chyba <grywa> to jest złe słowo, no ale okej, okay, mamy, mamy w czerni-bieli same tego typu grafiki, taka stylistyka, więc na tym możemy operować. Ja wrócę z powrotem do kolorowych obrazków, na nich będziemy się bawić, dodatkowo jeszcze możemy wpisać cokolwiek, czyli mamy biznes pierwszy, tak, dodatkowo jeszcze marketing na przykład będzie, więc wybieram. Wpisuję taką, tak i tak, takie słowo kluczowe, i zawęziliśmy sobie już do biznesu i marketingu. No i mamy tu jakąś pulę naszych grafik do wyboru. I załóżmy, że wybierzemy jakąś kompozycję, z którą dalej popracujemy. Tu jak widać, mamy pojedyncze obiekty. Nie ma informacji o tym, że składają się z większej ilości elementów, ale ten jak najbardziej 9 elementów, całkiem już sporo. Zobaczymy, co będziemy mogli z tym fantem zrobić. Więc klikamy na ten obiekt, uruchamiamy edytor. Spójrz, uruchamiamy edytor. Oczywiście, jeżeli ta grafika nam odpowiada no to wystarczy, że klikniemy w przycisk pobierz ilustrację, zapisujemy na swoim dysku, czy to będzie JPEG, czy to będzie PNG, czy to będzie SVG, tak? czyli ten format wektorowy, z którym dalej można by było też pracować, na przykład w ilustratorze, no to już decydujemy, prawda, właśnie w tym miejscu po kliknięciu tego przycisku, ale gdybyśmy chcieli wprowadzić teraz modyfikacje, bo uważamy, że ok, ilustracja jest w porządku, ale czegoś jest za dużo, albo kolorystykę chcielibyśmy zmienić, a może postać byśmy chcieli wymienić na Jakąś inną, no to będziemy mogli to zrobić. I teraz, w momencie, kiedy jeżdżę sobie kursorem po tej ilustracji, to tak jak widzicie, tak jak widzisz, te obiekty, które mogę edytować, podświetlają mi się, czyli taka ramka wokół nich się pojawia. No i załóżmy, że mamy od góry idąc, mamy tutaj znaczek Dolara, mamy znaczek, mam też tam ikonkę takiego wózka na zakupy. Chcielibyśmy coś z tym zmienić. Załóżmy, że wózek na zakupy usuniemy, więc klikam na tym obiekcie. Ikonka usunięcia usuwam nie ma. Teraz przechodzę do dolara. Załóżmy, że nie chcę dolara, ale w tym miejscu chciałbym mieć wózek, więc klikam na tym obiekcie i po prawej stronie mogę wybrać, mogę wybrać spośród. No nie ma tu dużej ilości, kilka. Zazwyczaj to jest kilka. No, mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 5 obiektów, na których mogę operować. No, ale zawsze coś, prawda? Więc wybierzemy sobie ten wózek, ok? Wybrałem wózek, jest w tym momencie, mógłbym dodatkowo jeszcze zmienić jego kolor. A tak? gdybym chciał, załóżmy, będzie taki, 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 czy też mogę zdefiniować swój własny kolor. Także w taki sposób to tu funkcjonuje. I każdy obiekt dokładnie w identyczny sposób modyfikujemy. Klikniemy w tym miejscu, mamy to tło, i teraz dwie opcje do wyboru, albo taka, albo taka standardowa i również modyfikacja kolorystyki. Powiedzmy damy taki kolor zielony, już zrobimy mishmar za chwilę. Idziemy dalej, ta grafika z tym powiedzmy dashboardem, kokpitem, który widzimy z tyłu, moglibyśmy zmienić, załóżmy, że to jest sklep internetowy, więc może dalibyśmy tu jakieś ciuszki. Więc szukamy, czy coś takiego znajdziemy. Więc przewijamy z boku. O, mamy coś takiego. Jest jakiś sklep, załóżmy, z koszulkami. By był. Więc jest sklep z koszulkami. Dalej, ta pani. Co moglibyśmy z panią zrobić? No moglibyśmy też zmienić tą postać. Mogłaby być to osoba siedząca nawet na wózku inwalidzkim, jak widzimy. Mógłby być to mężczyzna, by mogłaby być to jakaś starsza kobieta, starszy mężczyzna. Więc tu możemy te postaci sobie przeglądać i wybrać. No i załóżmy, że coś wybraliśmy. My akurat nie będę modyfikował tej, tej osoby, czyli nie będę wybierał czegoś innego, innej, innej postaci. Moglibyśmy zmienić kolor skóry tej osoby. Załóżmy, że to będzie osoba czarnoskóra. Tak, będzie czarnoskóra. Tu coś jeszcze jakiś a nie to włosy są to są jej włosy możemy też włosy zmienić oczywiście zaraz do tego dojdziemy dalej spójrzcie możemy zmienić też dolną część garderoby tej osoby mam nadzieję że widać jak to się zmienia więc możemy to zmodyfikować idziemy dalej właśnie fryzura proszę bardzo krótka, też kolory moglibyśmy zmienić, będzie, będą czarne włosy, albo to będzie jakaś blondyna, e, idziemy dalej, również ułożenie, troszeczkę pewnie zasłaniam, więc zniknę w tym miejscu, mamy też ułożenie dłoni, więc mamy teraz dłonie takie wyciągnięte do tego wózka, moglibyśmy to oczywiście zmienić. Na przykład w taki sposób. W taki sposób mogliśmy to zrobić. Okay. I każdy obiekt, jeden możemy w taki sposób korygować, modyfikować, podmieniać. Klikamy na tę postać, i również tak, będzie w długich spodniach, a nie, a nie w jakichś krótkich spodenkach, będzie miał brodę. Tak, będzie miał brodę. Też może być blondynem, chociaż nie to źle wygląda, no, niech będzie w taki sposób. Również ułożenie w tym miejscu dłoni. A moglibyśmy też dorzucić marynareczkę. Proszę bardzo, jest marynarka, więc już tą postać mamy odmienioną. Idziemy kolejny obiekt, też możemy go zmodyfikować. No, będzie taki stolik, to powiem szczerze, że nie do końca wiem, co to jest. Eee, tu to, to takie pieniążki, tak? tu gdzieś mi mignął napis, że jakieś pieniążki poukładane. No, ewentualnie taki stolik, również możemy modyfikować kolorystykę tego obiektu. Kolejna postać, to samo, to samo moglibyśmy na przykład to dodać taką panią siedzącą sobie wygodnie w fotelu. No i to wszystko, tak, jest, jest zabawa, możemy to zmodyfikować, jeżeli już wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, wtedy. Pobieramy tę ilustrację, no i możemy ją umieścić na naszej stronie internetowej. Pewną wadą e, tego edytora jest to, że owszem, możemy usunąć wybrane obiekty, natomiast nie możemy ich przesunąć. Więc gdybym chciał tego mężczyznę, tę postać gdzieś przestawić troszeczkę w lewo albo troszeczkę w prawo, no nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Wózek chciałbym przesunąć, nie da rady. Więc te obiekty są na sztywno przypisane do określonych miejsc i mogę je tylko podmienić, zmienić im kolorystykę, pewne inne cechy, natomiast nie mogę ich przemieścić, gdzieś przesunąć w lewo, w prawo, góra, dół. No dobrze, więc mamy przygotowaną naszą ilustrację. Klikam w pobierz. No i właśnie tu mam do wyboru albo format JPEG, albo PNG, albo SVG. I teraz pobieramy sobie. PNG, tak, będziemy mieli taką graficzkę od razu z przeźroczystym tłem. Pobrała nam się, możemy ją otworzyć. Zaraz uruchamiamy się w drugim, na drugim monitorze, więc sobie przestawimy. Jest, o to jest ta grafika pobrana, którą przed chwilą, którą przed chwilą wygenerowaliśmy, którą przed chwilą wygenerowaliśmy, i tak jak powiedziałem, ona ma tu zastosowane przeźroczyste tło, więc bardzo fajnie będzie się wpisywała, w, no jeżeli na przykład na stronie mamy delikatnie szare tło w tekstach, które publikujemy na, na stronach artykułów, no to jeżeli wzbogacimy ten artykuł tego typu ilustracją, no to oczywiście ona ładnie się w to tło wpisze. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o pracę z tym narzędziem, natomiast teraz kolejne pytanie, ile ono kosztuje? No bo ono do końca nie jest bezpłatne. Owszem, jeżeli przejdziemy tu do sekcji z cennikiem, to mamy coś takiego jak wersja free, tak? czyli wersja bezpłatna. Ona nam pozwala na swobodną pracę z edytorem, czyli to co przed chwilą widzieliśmy, natomiast pozwala nam pobrać maksymalnie 100 mm. grafik w. W sumie nie wiem, czy to w miesiącu, czy w ogóle. Oj, no to może być w ogóle, powiem szczerze, że tego nie wiem. W każdym razie mamy tych 100 pobrań i dodatkowo jeszcze musimy aha, jeszcze będziemy mieli tylko i wyłącznie JPEGA, nie będzie, będzie formatu w pozostałych i musimy umieścić link do. Jakby miejsca skąd ta grafika została pobrana. Czyli takie, takie jest wymaganie. Takie są wymagania, jeżeli chodzi o tę wersję darmową. Natomiast wersja płatna w przypadku zakupu, dostępu do tego narzędzia na jeden rok. No płacimy miesięcznie 13 dolarów w pierwszym roku, natomiast standardowo jest to 19 dolarów miesiąc w miesiąc. No tyle, że wiadomo, jeżeli wybierzemy abonament roczny, no to od razu będziemy musieli zapłacić za cały rok z góry, tak? czyli te 13 dolarów razy 12, a później 19 dolarów razy 12, to będzie kolejny rok. No i możemy też rozliczać się miesięcznie, wówczas pierwszy miesiąc to będzie 19 dolarów, natomiast kolejne miesiące 28 dolarów Więc nie jest to tanio, prawda? Jeżeli wykorzystujesz, jeżeli pracujesz tylko i wyłącznie ze swoją stroną internetową i będziesz potrzebował, będziesz potrzebowała od czasu do czasu tego typu ilustracji, to będzie raz w miesiącu przy jakimś artykule, to może być dwa, trzy razy w miesiącu, no to oczywiście niespecjalnie będzie się to kalkulowało, tak? Bo jeżeli będzie trzeba płacić te 28 dolarów miesięcznie, czyli to jest te 100, nie wiem, po ile teraz tam dolar jest 120, 130 zł miesięcznie, no to nie jest wcale mało, prawda? Tu pewnie można było wykorzystać um, sztoki. Czyli miejsca, gdzie bezpłatnie są dostępne również grafiki wektorowe, uruchomić sobie później w jakimś programiku, no i tam podłubać powiedzmy tą godzinkę, czy pół godzinki, albo więcej, tak, zależy, jaka to będzie grafika. I zaoszczędzić te pieniądze, niż, niż właśnie decydować się na to narzędzie. Ale właśnie, dlaczego ja w ogóle o tym narzędziu mówię? No, ono jest bardzo ciekawe to po pierwsze, i, i rzeczywiście może mocno przyspieszyć Twoją pracę i uatrakcyjnić Twoją stronę w ilustracje, które. No w tym momencie są takim troszeczkę e, no, na topie, tak? Modne są tego typu, tego typu elementy na, na, na stronach, na sklepach internetowych. Więc jest to narzędzie bardzo interesujące. Natomiast jest w tym momencie dostępny deal. Ciekawy deal link też znajdziesz poniżej, więc możesz sobie kliknąć polega on na tym, że za 20, no za 30, tak, bez, bez jednego centa, czyli za 30 dolarów, za 30 dolarów, czyli te, powiedzmy, około 140 plus minus 120, 100, 130 złotych, mamy dostęp do tego narzędzia nieograniczony czasowo nieograniczony czasowo. Jedynym ograniczeniem będzie tu tylko to, że w miesiącu będziemy mogli pobrać maksymalnie, w jednym miesiącu, to się później odnawia, będziemy mogli pobrać maksymalnie 100 grafik. 100 grafik w formacie PNG, ewentualnie w wektorówce. I jeżeli chodzi o odpegi, no to dowolna ilość. E, więc jest to, 20, jest to 30 dolarów płatności jednorazowej i możemy z tego korzystać. No i w takiej sytuacji, jeżeli na to się zdecydujemy, no to jak najbardziej to narzędzie będzie bardzo opłacalne. A jeżeli jeszcze pracujesz do tego ze stronami internetowymi na potrzeby swoich klientów, no to już w ogóle, tak, bo tego typu sytuacje, gdzie będzie potrzebna jakaś ilustracja, na pewno będzie sporo. No i teraz korzystając z tego rozwiązania, będziesz mógł, będziesz mogła dostosować taką grafikę, taką ilustrację do pewnej narracji, która jest prowadzona na takiej czy innej stronie, w takim czy innym artykule. I to tylko za taką kwotę. Więc jeżeli nawet nie pracujesz z grafikami, nie jesteś grafikiem i od czasu do czasu zdarzy Ci się zlecić wykonanie takiej grafiki komuś na zewnątrz, masz jakiegoś grafika znajomego albo nie, jest, jest. agencja, która coś takiego może dla Ciebie zrobić, no to w tego typu ilustracji, uwierz mi, za 100 złotych Ci nie zrobią, no może tak, jeżeli trafisz na jakąś bardzo łaskawą, to jedną ilustrację za... 100 złotych ci zrobi, natomiast tu za te 120-130 złotych płatności jednorazowej możesz sobie ich generować dowolną ilość. Także w taki sposób to wygląda. Na jedną rzecz chcę tylko zwrócić Twoją uwagę, Waszą uwagę, na to, że w tym momencie do końca tego dealu zostało 21 godzin. To jest moment, w którym ja nagrywam ten film, opublikuję go pewnie za jakąś godzinę, może za dwie godziny, więc zostanie już naście godzin. Także jeżeli podoba się to narzędzie, jeżeli Wam to narzędzie się spodobało, widzicie w nim potencjał i możliwość wykorzystania go przy Waszych projektach, no to jak najbardziej e, myślę, że warto zainwestować te 30 dolarów. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam Was na kolejne filmy. Pozdrawiam.